Pani Majko, do ostatniego momentu nie było wiadomo, czy kolejny odcinek to pani, ale jest, udało się i kolejny odcinek jest. Czy były obawy, że jednak to już jest ten ostatni? No pewnie, ja co tydzień mam obawy. Ja co tydzień mam obawy, a w tym tygodniu, chociaż bardzo mi pasował Foxtrot i bardzo mi pasowała choreografia Michała, to liczyłam się z tym, że skoro dwie pary mają odpaść, to już jest poważna sprawa i jedną z nich na pewno będę ja. No bo słuchaj, no ja nie liczyłam, że zajdę tak daleko, po pierwsze. Ja byłam przekonana, że odpadnę jako jedna z pierwszych osób. I jak wyczytali imię Filipa Lato i Amy, to byłam w szoku. Stałam z otwartymi prawdopodobnie ustami. Pewnie to wszyscy zauważyli. Ja nie wierzyłam. Ja miałam przygotowaną mowę pożegnalną. Codziennie przed snem powtarzałam, żeby niczego nie zapomnieć. I powiedziałam o tym Michałowi. On mówi, zobaczysz, że nie odpadniesz. Ja mówię, a skąd ty wiesz, jesteś wróżbitą Maciejem? No nie, jesteś Michałem Danielczukiem. Ale on we mnie wierzy i wierzy w to, że z odcinka na odcinek robię postępy. I ludzie właśnie odkrywają mnie w taki sposób, że chcą na nas patrzeć, chcą nas słuchać. Nie wiem. To jest dla mnie naprawdę wielkie wyróżnienie, że mogę iść dalej. Rozmawiając z panią Iwoną Pawłowicz, pani Iwona powiedziała, że widać u pani potencjał jeszcze dalej i że ukrywa pani coś, że wystrzeli pani w kolejnym odcinku. No nie wiem, może mi wystrzelić kolano najwyżej, bo dzisiaj spadł mi plaster z rany i trochę mnie boli pod kolanem od tych prób rock'n'rollowych, bo to jest, wiesz, podskakiwanie. No. Nie wiem, czy... To jest bardzo miło oczywiście, co mówi Iwona Pawłowicz o starszej koleżance, którą od początku edycji niektórzy ludzie wysyłali do edycji dla seniora, a ja przechodzę do 7 odcinka z młodymi ludźmi. To, słuchajcie, to jest chyba jakaś historia się pisze tego programu, bo mnie się wydaje, zresztą czytałam takie zestawienia historyczne, że jestem najstarszą kobietą biorącą udział w edycji w Tańca z Gwiazdami, która zaszła tak wysoko. Wszystkie odpadały wcześniej ode mnie, więc chyba przeszłam do historii już. Stając na jednym parkiecie w rywalizacji dzisiejszym rock'n'rollu z Julią Żugaj. 40 lat młodszą, chciałam przypomnieć, ale... Tego wieku na parkiecie nie widać. Ale to nie jest rywalizacja, to po pierwsze, ja się cieszę, że ja odzyskałam znowu radość z przebywania na parkiecie i trenowania, bo przypomnę, że jeszcze parę tygodni temu chciałam się poddać, zastanawiałam się, czy to ma sens, bo ja nie chcę być nie w pełni sprawna w trakcie pracy i występu. I to jest z tyłu głowy jest coś takiego, że kurczę, boli, nie dasz rady, a po co ci to? Weź zrezygnuj. Michał najlepiej wie, jak mam oklejone nogi, pięty, które cały czas są ocierane przez buty różne i to jest po prostu ból, który czasem przeszkadza się skupić, ale no jak się jest fajterką, to się pokonuje takie bariery i to jest też program, który pokazuje mi, że jestem silną zawodniczką, ale nie byłoby tak, gdyby nie wsparcie nie wiem ilu tysięcy czy milionów ludzi przed telewizorami, którzy nam kibicują, którzy nam dobrze życzą, którzy zagrzewali mnie do walki, zapewniali, że wierzą w nas i to jest taka wartość, o której bym się nie dowiedziała, gdybym nie była w tym programie. Bo wychodząc na scenę, grając koncerty, dostaję brawa, podpisuję autografy. Czasem ktoś napisze oczywiście, ale nie w takiej ilości. To ja zostałam zasypana niesamowitą sympatią widzów Tańca z Gwiazdami. Gdzie również dzisiaj pani
podzieliła się bardzo osobistą życiową sytuacją, gdzie dotknięta była pani przemocą domową, to właśnie też pokazuje tą fajterkę, jaką pani jest. I rozmawiając tutaj wcześniej z kolegą, myślała pani o filmem czy książkę. Ja pomyślałem nad tytułem i byłaby Majka Jeżowska, Życie w rytmie serca. Życie w rytmie serca. Dobre. Dobre. Słuchaj, no jeśli taka książka powstanie, no to chyba będę ci musiała odpalić coś. To jest coś pięknego, że właśnie dzieli się pani takimi naprawdę bardzo osobistymi rzeczami. Wiesz co, no podjęłam się jakiejś takiej misji chyba w tym programie, że ja nie jestem tu po to, żeby zdobyć kryształową kulę, czy rywalizować z dużo naprawdę młodszymi, pięknymi dziewczynami, świetnie tańczącymi. Ja jestem tu po to, żeby pokazać, że można w tym wieku bawić się życiem, tańcem, próbować nowych rzeczy, nie poddawać się, przekraczać swoje granice, poznawać nowych ludzi, zawiązywać przyjaźnie, przebywać z młodymi ludźmi, czerpać z ich energii. To nas napędza. Ja jestem tu po to, żeby mówić głośno o tym, jak walczyć o siebie, jak żyć w zgodzie ze sobą, jak być silną, jak się nie poddawać. To jest chyba dla mnie ważniejsze w tym programie niż sama ta kryształowa kula, która nie wiem nawet jak wygląda. No tam chyba stoi z tyłu. Ja sobie zapamiętam takie piękne zdanie, które napisała do mnie kiedyś jakaś dziewczyna czy kobieta. Pani Majko, podziwiam panią za to, że pani się zdecydowała wziąć udział w tym programie. Dla mnie pani już wygrała. Właśnie tym. I ja z odcinka na odcinek tylko o tym myślę. Właściwie, że ja już wygrałam swoje życie. No i tyle. Dobranoc. Tak jak w tej piosence, co rok temu stanęła pani na scenie, śpiewała Wolność kocham i rozumiem i ta wolność płynie pani. Tak i to niech to właściwie mogłam też o tym mówić, ale ja nie chcę się bawić w politykę. Natomiast jestem taką osobą, że jak czuję niesprawiedliwość i mogę coś zrobić, żeby zmienić jakieś zło, które nas otacza, to ja się w to angażuję i razem z Piotrkiem Gąsowskim, który był dzisiaj na odcinku i mnie wspierał. Zebraliśmy grupę artystów, która stanęła na scenie i zaśpiewała Wolność kocham, rozumiem. To jest coś, czego jestem bardzo dumna, bardziej niż z jakichś przebojów, czy z, może i nawet z kryształowej kuli. Naprawdę, to jest coś, co zmieniło troszkę nasze życie. Pani Majko, dziękuję. Czekamy na książkę lub film z tytułu Majka Jeżowska, Życie w rytmie serca. No dobra, ile chcesz procent za ten tytuł? Porozmawiamy po. 10, 20, no nie mów, że 50. Dobra, dobranoc.